Witajcie kochani w Modzie Eko Kreatywnej. Dzisiaj się bardzo cieszę, bo mogę Was zaprosić wreszcie na jeden z moich ulubionych tematów programów stylówkowych i to będą stylizacje z konkretnym rodzajem odzieży, mianowicie w związku z tym, że nadeszła wiosna, zobaczymy dzisiaj stylówki z shortami i bermudami, ale nie byle jakie stylówki z shortami i bermudami, tylko będą to stylówki w stylu glamour. A co to oznacza, kochani? Za chwilę Wam wyjaśnię. Tymczasem poproszę Was jeszcze o zasubskrybowanie mojego kanału. To jest dla mnie bardzo ważne, jeśli jesteście moimi widzami i podobają się Wam moje treści, to proszę polubcie i zasubskrybujcie kanał. A także zapraszam Was na moje wszystkie media społecznościowe. Jeśli jesteście ciekawi, to wiele stylówek, które się tutaj pojawiają w skrócie, można zobaczyć na moim Instagramie, również na Facebooku, na TikToku. Wszystko jest w opisie filmu. A jeśli chcecie kupić coś z tych rzeczy, które tutaj pokazuję, bo czasem się tak zdarza, że je wystawiam, to zapraszam Was na moje Vinted, również nick jest w opisie filmu. Kochani, przechodzimy dalej. Kochani, jest dzisiaj piękny dzień, jest dosyć chłodno, ale jest wiosennie i zobaczcie, zrobiłam sobie taką nową dekorację na okno, wiosenną, bo za oknem się robi coraz bardziej zielone, jest tak coraz piękniej. No i miałam takie dwa sukulenty, powiedzmy, że to są sukulenty. Jeszcze są takie malutkie tutaj. I stwierdziłam, że wykorzystam takie ubite dzbanki. Tutaj zamiast, żeby tak stały bezproduktywnie, zrobiłam z nich doniczki. W środku jest taka mieszanka kamyków i ziemi. No i te moje sukulenty przesadziłam z takich niepasujących doniczek właśnie w takie piękne, prawdopodobnie 19 albo jeszcze wcześniejsze, wieczne dzbanki. Uważam, że to wygląda bardzo uroczo. No i jeszcze tutaj w takim kryształowym, ubitym kieliszku posadziłam też takie mikrosukulenty. Myślę, że to wygląda nawet całkiem spoko i tak rozwesela trochę to okno. Ciekawa jestem, co myślicie o takim pomyśle. Ja bardzo lubię wykorzystywać porcelanę właśnie jako doniczki. To jest takie... Fajnie to wygląda i ładna jest ta porcelana. To jeszcze Wam to pokażę. Dostałam na urodziny taką piękną begonię od rodziny mojego brata, bratowej. Tutaj jakaś wystawa nieciekawa. No i dzisiaj jest super dzień, żeby pokazywać ogród. Mam tu moje posadzone kwiatki, tam już coś nawet w ogródku warzywnym zaczyna rosnąć. Pietruszka zielona przezimowała, o dziwo. I czosnek chyba wyszedł. No i to Wam chciałam pokazać. To jest cudowne po prostu. Zobaczcie, ten migdałowiec. Jeden i drugi jest tam. Tutaj na razie poskładane rzeczy. Ja je muszę tak zabezpieczać, żeby koty nie pasikały jakieś obce. O, jejku, no ten to jest jeszcze taki wielki jest i tak kwitnie niesamowicie, że po prostu szok. To jest szok, moi drodzy. Wygląda bosko po prostu, prawda? Aż się zastanawiam, czy sobie nie wstawić trochę do studia takich gałązek, bo tak ożywia fajnie. Ta ostatnio mnie zainspirowała do tych stylówek, bo już je planowałam, ale teraz się zrobiło tak ładnie zielono i myślę sobie, niedługo czas będzie wskoczyć w maju w jakieś właśnie bermudy, shorty i zrzucić te spodnie, te wszystkie płaszcze i tak dalej, więc pora na te stylówy. Tym bardziej, że jestem bardzo podekscytowana, bo ja shorty, może nie bardzo krótkie, ale shorty i bermudy kocham, uwielbiam i wiem, że niektórzy moi widzowie, niektóre widzki uważają, że shorty nie są eleganckie, ale dzisiaj tymi stylówkami chcę Wam udowodnić, że jednak shorty właśnie są eleganckie, ale właśnie nie każde shorty, po prostu muszą być one wystylizowane z klasą. No i oczywiście, że to nie chodzi nam o takie shorty jeansowe czy sportowe, przez które, w których widać nam całą pupę i musimy pokazywać wszystkie swoje wdzięki. Po prostu chodzi o to, że nosimy coś krótkiego, a shorty są dużo praktyczniejsze niż krótka spódnica, która jak wiadomo może się nam podwinąć. Shorty są bezpieczniejsze, więc w związku z tym są też bardziej praktyczne. No i właśnie chcę Wam pokazać różne style takich shortów i bermudów, ale właśnie wystylizowane z klasą, w elegancki sposób. Jedyną zasadą, którą tutaj zastosowałam, będzie to, że będą one właśnie zestawione nie na sportowo, na bardziej elegancko i będą to stylówki z marynarkami, żakietami i tego typu rzeczami. Często też będą to bluzki jedwabne do pary z tymi rzeczami, ale pokażę Wam też jeden kombinezon i to w dodatku w stylu boho, który też
zobaczycie, że można naprawdę z klasą wystylizować. Zapraszam. Przechodzimy od razu do rzeczy, bo tego jest dużo i zrobiłam tak dużo stylówek, że się zastanawiałam, czy dam radę to zrobić w jednym programie, ale postaram się wkrótce Wam każdą pokazać. Moi drodzy, pokazywałam już oczywiście takie tego typu stylówki w innych programach. Jeśli Was interesują, to sobie zajrzyjcie do stylówek z poprzedniego roku, wiosna-lato. Ale zacznę dzisiaj od nietypowych bermudów, bo bermudów, które się kojarzą z zimą i które widzieliście u mnie w zimie, ale można je jednak wykorzystać jeszcze, póki nie jest bardzo gorąco. I pokażę Wam tutaj fajną stylówkę w stylu angielskim z tymi właśnie vintage, wełnianymi, przepięknymi bermudami w stylu brytyjskim, w stylu takim szkockim. Można powiedzieć szkockim, ale można uogólnić też, że to taki styl angielski będzie. No i moi drodzy, to jest właśnie taka jeszcze stylowa, którą możemy teraz w miarę nosić. Cienkie rajstopy do tego. Ja tutaj wzięłam granatowe od Donna Cara New York, z Lumpeksu oczywiście. Jedwabną bluzkę, która jest w takim trochę grzecznym stylu, ona jest z ASOS-a. Ja z niej zrobiłam body, zobaczcie. Tutaj jest doszyte body z Intimissimi, które się zniszczyło, ale dół tego body był w porządku i dzięki temu ta bluzka się trzyma na miejscu, ona mi się nie wysuwa bokami. Jest mi po prostu wygodnie, nie muszę się przejmować, że gdzieś mi coś tam wylezie i będzie niechlujnie wyglądało. No i tutaj ma takie śliczne wiązanie czarne, co moim zdaniem świetnie pasuje do stylu tych bermudów. No i oczywiście, że aby dodać klasy i takiej królewskości tej stylówce, użyłam moich butków od Ferragamo, tych z niedawnych zakupów, za kilka złotych, no w cudzysłowie. Granatowe też są z takimi właśnie łańcuchami, które nawiązują do łańcuchu na pasku i do tego postanowiłam pokazać się Wam w takiej marynarce vintage, to jest jedna ze stylówek. Marynarka vintage w stylu lat 80. z pięknymi guzikami i do tego mam też taką złotą broszkę, którą tutaj możecie zobaczyć. Ona jest z wełną ta marynarka. I naprawdę jest bardzo, bardzo fajna, przepiękny kolor. Także stylówka bez marynary z marynarą. Tak wygląda. Do tego jakaś... torebkę taką, wiecie, pasującą po prostu granatową do ręki. Druga wersja będzie z torebką skórzaną, czarną, z lakierowanej skóry. No i jeszcze pokażę Wam tutaj wersję tych bermudów do innego żakietu. Mianowicie będzie to taki krótki żakiet z wełny, z aksamitem. On jest taki właśnie crop żakiet. Bardzo, bardzo fajny. On jest mega stylowy i bardzo pasuje do stylu i kolorystyki tych shortów właśnie. Właściwie tych bermudów, bo to nie są shorty. Takie dłuższe spodenki. Spodenki, które nosili chłopcy w angielskich szkołach. Uważam, że ta stylowa z... nawet nie wiem, czy bardziej mi się z tą krótką marynarką nie podoba. Ona jest taka fajnie właśnie podkreśla styl spodenek. Moim zdaniem trafniej chyba niż czerwona, ale jak ktoś lubi kolory takie wyraziste, to czerwona wygląda do tego moim zdaniem super. No i jak widzicie, na wiosnę również można wystylizować takie bermudy całkiem fajnie. Można do tego też włożyć oczywiście bluzkę w innym kolorze, nawet body, nawet jakiś crop top ewentualnie, który wygląda oczywiście z klasą, bo do takich spodenek to zobowiązuje. Moi drodzy, przechodzimy dalej. Kolejne spodenki to będą takie też vintage, tym razem shorty bardziej, ale troszeczkę w stylu bermudów. Są też w takim vintage kroju, one są z wiskozą, Jacqueline de Jong, zobaczcie. W przepięknym kolorze, takim morelkowym trochę, beżowo-morelowym, bardziej morelowym, ja bym powiedziała. No i właśnie one mają taki powlekany guziczek i są z zakładkami, z takimi zaszeweczkami, co mi się bardzo właśnie kojarzy ze stylem vintage. Uwielbiam takie spodenki, bo one wspaniale podkreślają talię i zazwyczaj są bardzo fajnie uszyte na kobiecą sylwetkę, co naprawdę szukajcie takich vintage spodenek. Jeżeli macie w miarę wąską talię, to częściej znajdziecie fajne na siebie spodenki w lumpeksach niż w sklepach, które teraz są szyte tak na jedno kopyto, na taką sylwetkę prawie że bez wcięcia. No, może oczywiście się zdarzą jakieś wyjątki, ale te vintage ciuchy czasem nawet aż wręcz mają za wąskie talie. Tak szczerze Wam powiem, że zdarza mi się kupić tutaj dobre spodenki, ale mają tak strasznie wąską talię, że jedne z nich musiałam nawet sprzedać, bo były zbyt wąskie. Okej, ale tymczasem, kochani, te spodenki w jednej wersji do takiej bluzki z przodem jedwabnym i też ona ma kolorystykę taką morelową lekko. No i postanowiłam wystylizować to po prostu na taki po prostu pastelowy look. O! Pastelowy look,
ale z klasą. No i do tego w związku z tym niebieska marynarka vintage, którą kiedyś otrzymałam od Case Kate w naszym wyzwaniu. Naprawdę marynarka mi się mega sprawdza. To był jeden z najfajniejszych zakupów naprawdę, jaki... ale zdobyczy zeszłego roku. Ta marynara ma przepiękny kolor. No i zobaczcie tutaj właśnie, jak ona super wygląda, taka oversize'owa, do tych shortów, do tej bluzki. No i oczywiście tutaj jakieś pastelowe dodatki czy torebka. Można dobrać buty w kolorze pasującym, czyli na przykład turkusowe, niebieskie. Coś, co nam tutaj gra fajnie z tymi shortami. To jest jedna wersja moja tej stylówy. Uważam, że jest całkiem trafiona. Kolejna wersja to będzie z czarną bluzką jedwabną od Karen Millen. Tak, przepiękny przód ma ta bluzka. Ja już oczywiście pokazywałam Wam tą bluzkę, więc się nie powtarzam. Teraz tylko zobaczcie, jak pięknie wygląda ten wzór, który ma w sobie ten kolor tych shortów, taki morelowy. Róż i taki morelowy właśnie. I ona moim zdaniem świetnie właśnie wygląda do tych spodenek. No, czarne sandały do tego i kolejny żakiet vintage, kolejna marynara vintage, taka z Wallis, z wełną też i z wiskozą. Przepiękna marynarka, którą oczywiście też już Wam pokazywałam kiedyś. Ale jest wspaniała ta marynarka i ona kształtuje pięknie sylwetkę, bo ma wcięcie, to nie jest takie byle jak uszyte, jak to dzisiaj te sieciówki szyją, te marynary oversize, tylko to jest naprawdę pięknie uszyte. Także to jest taka moja właśnie wersja, można oczywiście zapiąć i wtedy wyglądamy, jakby ta marynarka była sukienką, więc to jest też super myk, że możemy sobie zmienić stylówę tylko przez zapięcie marynary, a pod spodem rozbieramy się i mamy kolejną stylówkę, czyli właśnie bluzkę i te shorty w tym kolorze. No oczywiście tutaj można też kombinować z innymi butami, na przykład z takimi klapkami w kolorach pasujących do tych bermudów, taki pomarańczowy, mam tutaj klapki od projektanta, którego nadal nie wiem, jak się wymawia. No, w każdym razie ta stylówa też jest według mnie całkiem, całkiem fajna i udana. No, jeszcze Wam tu pokażę stylówę. A, i oczywiście te shorty można wystylizować też w stylu safari. Stylówki safari zobaczycie osobno, więc dzisiaj się nad tym tak bardzo nie będę rozwodzić, ale w jednej stylizacji sobie włożyłam ten żakiet z lnu. To jest też żakiet vintage, już Wam mówię, Atelier 2000. Ten żakiet vintage i on ma przepiękny taki krój z przodu, jest bardzo ładnie taliowany i można go właściwie użyć w charakterze bluzki. Ja tu Wam pokażę przebitkę, gdzie mam tą jedwabną bluzkę od Karen Millen, a na wierzch żakiet, ale jak najbardziej można też zupełnie sam żakiet i wtedy zmieniamy sobie torebkę na przykład na taką torebkę w zeberkę, którą tutaj mam i która jeszcze będzie w stylówkach. I buty w panterkę, takie sandały, takie chodaczki, które są teraz bardzo, bardzo modne zresztą w tym sezonie. Chodaczki właśnie w różnych takich fajnych wzorach. No i to też moim zdaniem taka wersja safari tych shortów jest jak najbardziej uzasadniona i pasuje. Ale tak jak mówię, osobne stylóweczki safari zobaczycie już niebawem, jakoś w czerwcu, pewnie przed wakacjami, żeby się zainspirować na urlopowy okres. Idziemy dalej. Jak już dziś mówiłam, będzie kombinezon. No i teraz pokażę Wam ten kombinezon. To jest coś trochę innego, bo co prawda nie są to typowo shorty czy bermudy, ale jest to kombinezon z shortami, z Zary. No i powiem Wam, że bardzo, bardzo podoba mi się kolor i wzór tego kombinezonu. On jest w stylu boho, ma takie dłuższe rękawki, jest bardzo przewiewny, bo jest z wiskozy. Jedno, co mnie denerwuje i co mnie denerwuje w wielu ciuchach z Zary, to jedna rzecz, że te rzeczy są krótkie, ale to już pomijam, to, że dekolty kopertowe w Zarze zawsze się rozłażą. Jeszcze mi się nie zdarzyło ubrać jakiegoś ciucha z Zary, żeby ten dekolt mi się tak nie rozłaził. I co z tym zrobić? Dlaczego ktoś nie przemyśli jakiegoś systemu od razu, żeby sobie to zamykać? Albo bardziej to założyć, żeby dało się to nosić bez... no wiecie, bez pokazywania wszystkiego, całego bufetu, który się ma dostępny. Kochani, no nie wiem, może ktoś lubi pokazywać wszystkie swoje wdzięki na wierzch, ale większość kobiet jednak w rzeczywistości, w takim codziennym życiu chyba nie pokazuje biustu na wierzchu, więc zastanawiam się, dlaczego to tak jest, bo naprawdę prawie zawsze te rzeczy się rozłażą. No więc spięta broszką jest, spięty broszką jest ten kombinezon.
No i wiecie, styl boho nie kojarzy się typowo z stylem glamour, ale można stworzyć stylówki boho glamour. Czyli to nie będą jakieś tam rozczłapane sandały, tak zwane jezuski, tylko na przykład można zestawić z... gdzie ten żakiet? O! Na przykład z takim jedwabno-wiskozowym marynarko-żakietem w stylu wschodnim. O, przepiękny, zobaczcie, z takich kawałków. Naprawdę to jest bardzo pięknie wykonana rzecz. Ze skórzanym pasem i do tego sobie włożyć bardzo fajne jakieś sandały eleganckie, czy też tak jak ja tutaj mam, takie kowbojkowate buty z frędzlami w kolorze kombinezonu. I to o te frędzle nadają nam tutaj ten charakter boho, jednak takie buty wyglądają trochę bardziej szykownie, jak chodzi o zestawienie z tym kombinezonem. I mi się to bardzo podoba osobiście, taki niby na luzie, ale ta stylówka ma w sobie naprawdę klasę. Ja uważam, że ma w sobie klasę. Nawet do tego stopnia, że włożyłabym nie tylko tą torebkę, którą tam gdzieś widzicie i taka, tutaj jest taka właśnie brązowo-turkusowa, jasny turkus, ale można by włożyć też... Boże, nie tą... Można by włożyć właśnie na przykład torebkę Vuittona, która kolorystycznie tu fajnie wygląda, bo jest z brązami i mnie się na przykład to podoba. Można włożyć też jedwabny płaszcz w kolorze takim, który nawiązuje do tego granatu tutaj. Powiem Wam, że naprawdę mnie się to podoba. Oczywiście różne są gusta, nie wszystkim takie coś musi koniecznie się podobać, ale ja uważam, że to jest bardzo, bardzo fajne i stylowe. No i ja ten kombinezon na pewno będę nosić dużo, bo ja uwielbiam właśnie takie materiały, które nie sprawiają problemu. Dekolt to jest całkiem inna sprawa, ale ja zawsze mam broszki pod ręką, albo takie spinki. No i kochani, jeszcze ten kombinezon z taką piękną, jedwabną chustą. Gdzie ta chusta jest, moi drodzy? Gdzieś już ją zarzuciłam, bo tu jest tyle rzeczy, że to jest niewiarygodne. No dobra, nie mam jej tutaj, ale zobaczycie, a jest, przepraszam, mam ją tutaj jednak. Jest tutaj, widzicie? Z jedwabiu czystego chusta w takich kolorach bardzo zbliżonych i w podobnym stylu do tego kombinezonu, więc moim zdaniem to jest przepiękne zestawienie. Chustka też może rolę pełnić takiego jakby sweterka ocieplacza. No i oczywiście też można do tego dorzucić sobie marynarkę jak najbardziej. Dowolną. Może być też marynarka lniana na przykład, albo marynarka jakaś taka nawet jedwabna w stylu takiego kaftana chińskiego. Też by pięknie wyglądała, coś podobnego do tego, tylko na przykład jeszcze cieńsza, taka lejąca. Też na pewno byłoby to super zestawienie. No dobra, ale tymczasem idziemy dalej. Kombinezon boho, wydaje mi się, że naprawdę spoko można ładnie zestawić tutaj. No i oczywiście chcę Wam przypomnieć, jak chodzi o styl glamour, to o mój taki zestawik z shortami, bo to są tym razem krótkie dosyć shorty od Stella McCartney, który pokazuje Wam tam teraz przebitki, jak zrobiłam takie stylówki glamour, bo nie będę pokazywać tych bardziej sportowych, tylko właśnie te bardziej eleganckie, z tymi eleganckimi butami, z tymi butami takimi, wiecie, wyjściowymi na obcasach. Tak, jak najbardziej fajne te stylówy. A jeszcze zrobiłam Wam tu dodatkową stylówkę właśnie z tą samą bluzką, co była do tych bermudów angielskich, szkockich, bo ona ma super ten detal tutaj czarny, no a powiedziałabym, że tutaj czerń do tego zestawu jak najbardziej pasuje i włożyłam sobie takie butki z odkrytym palcem, z takimi kropkami, które też nawiązują do tych końcówek zapałek na tym ślicznym zestawie od Stella McCartney. No i na przykład, jak już idziemy w ten glamour, no to tutaj torebka Longchamp, oryginalna, też z Lumpeksu oczywiście, też jest w czerwonym kolorze i też nawiązuje do butów i do kolorów tego zestawu. No i oczywiście to jest nieskończona ilość możliwości zestawiania takiego zestawu, mimo że te spodnie są bardzo krótkie i oczywiście ja to będę nosić tylko i wyłącznie w wakacje i w czas wolny, ale naprawdę można stworzyć super, super stylowy komplet i wyglądać bardzo posz i bogato w takim czymś. Kochani, no i ostatnie bermudy na dziś, shorto bermudy, to jest to, co mam na sobie. No i zobaczcie, od razu tą stylówę, którą ja mam właśnie na sobie. Biała bluzka z jedwabiu, ona jest taka, pokażę Wam tu górę, bo potem mam ją zakrytą. Z takimi wdzięcznymi rękawkami, z zaszeweczkami, jest taka luźna, no i bardzo wygodna, bo to jedwab. Biały pasek do tego i to są od Denis Claire shorty z wiskozy. Przepiękne kwiatki takie, zobaczcie sobie tutaj.
No i akurat teraz mam na sobie tą marynarę białą. To nie, właściwie to nie jest marynara, ale to jest z Massimo Dutti, taka narzutka, żakieto narzutka, superowa z wiskozą i bawełną. Przepiękne to jest, bardzo, bardzo lubię tą narzutkę, ona jest przewygodna po prostu. No i właśnie, do tego, czy niebieska torebka, ta moja tutaj taka markowa, czy taka torebka materiałowa w kolorach super dopasowanych, bo ma w sobie takie pastele i właśnie z niebieskim i ma kwiat, który nawiązuje do kwiatów na tych spodenkach. Bardzo, bardzo według mnie fajnie. Ta torebka się jeszcze pokaże. Pokażę Wam tu też przebitkę z taką jedwabną bluzką z Zary, bardzo cieniutką, taką mgiełkową. Tym razem takimi turkusowymi butami w rzucik, znowu kwiatowy, co nawiązuje do spodenek. No i ten sam w ogóle zestaw tutaj. Tutaj można dowolnie tą marynarkę, czy tą błękitną marynarkę, którą Wam pokazywałam, też moim zdaniem to naprawdę fajnie może wyglądać. Jestem bardzo ciekawa Waszych opinii, także koniecznie piszcie komentarze, które wersje Wam się najbardziej podobały, czy któraś skradła Wasze serce, jestem ciekawa. Mnie tu wiele skradło serce, także nie ma o czym gadać. No i oczywiście pokazywałam Wam już te shorty, na przykład z niebieską marynarką, ale też z marynarką, która nie wiem gdzie jest. Z marynarką od Giorgio Armani. Taką piękną, wiskozową marynarką, która ślicznie leży. Możecie tam zobaczyć moje przebitki z zeszłego roku, z taką fajną też bluzką z Atmosphere, z jedwabiu. Różne takie niebieskie wzory. No i to też bardzo fajny zestaw moim zdaniem jest. Także wersji jest naprawdę, możliwości jest naprawdę dużo. Ta marynarka niebieska do tych super wygląda i można zmieniać sobie bluzki, dodatki właśnie, czy jedna torebka, czy druga, czy taka niebieska torba skórzana większa, jak do pracy na przykład. No bo ja powiem Wam, że w tych shortach to spokojnie bym poszła do pracy. To moim zdaniem jest zupełnie grzeczna długość przed kolano. Nic nam tu się nie otworzy, ani nic. Do tego fajna marynara, czy to, czy ta niebieska i jak najbardziej można biec do pracy, na spotkanie. Nie jest to w żaden sposób wyzywające według mnie. Uważam, że właśnie takie stylówy są super po prostu eleganckie i są luźne, fajne na lato, a wiecie, że w lecie troszkę ten dress code można poluzować, bo jest czasem upał i warto trochę przemycić trochę takich krótszych długości i rzeczy, w których jest nam bardziej wygodnie, w których się czujemy swobodnie i fajnie, a przy tym wcale nie trzeba rezygnować z elegancji, z wyglądania właśnie glamour, jeżeli ktoś lubi styl glamour, ja lubię, oczywiście nie zawsze, bo sportowy styl też lubię, jak wiecie, ale czasem naprawdę mam ochotę się ubrać tak, że czuję się tak luksusowo po prostu i tak po prostu nie wiem nawet jak to określić, ale czasem kobieta ma ochotę wyglądać tak wyjątkowo luksusowo i czuć się fajniej z tego powodu. Kochani, mam nadzieję, że te stylówy Wam się podobały, że przekonałam Was do shortów i bermudów, zależnie od preferencji Waszej długości, właśnie w stylu glamour. To jest bardzo modne, dużo jest teraz tych marynarek, tych właśnie shortów z marynarami, z żakietami, wiecie, tych spodniumów jest modnych, także warto kombinować, warto łączyć właśnie w taki sposób, bo to jest bardzo, bardzo fajne, modne. Nawet na stronie Fasardi, którą Wam kiedyś tam pokazywałam i rzeczy stamtąd, jest taki fajny właśnie z takimi luźnymi shortami zestaw z marynarką, z wiskozy, jak kogoś takie rzeczy interesują. Naprawdę widziałam tam całkiem fajne zestawy właśnie takich spodenek marszczonych tutaj z marynarą i też naprawdę fajne są. Gdyby nie to, że mam lepsze z lepszej firmy, to bym pewnie się zdecydowała i sobie sama to kupiła. Także namawiam Was do eksperymentowania z modą. Takie rzeczy są bardzo trendy, ale też naprawdę elegancko wyglądają. Kochani, następny program to będzie Haul Lumpexów, taki specyficzny, bardzo specjalny. Mam nadzieję, że się Wam spodoba. No i później oczywiście kolejne stylówki, bo jeszcze zostały nam kuloty i inne rzeczy na lato. Kochani, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, zapraszam do komentowania i do zobaczenia w następnym filmie.